jak przestać się martwić i zacząć żyć. Witajcie kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście, za wszystkie komentarze, polubienia, udostępnienia. Dziękuję z całego serca moim trzem patronom, Maciejowi, Katarzynie i Iwonie. Znacie sytuację, jaka w tej chwili istnieje i wiecie, że każde, choćby najmniejsze wsparcie jest dla mnie szalenie istotne. Dziś opowiem Wam o drugiej książce w ramach Energy Book Środy. To cykl poświęcony książkom, które warto przeczytać. To mój subiektywny ranking książek, które mają moc wpływania na nasze życie, a które trafiają do nas nieprzypadkowo. Znacie już moją teorię na ten temat. To nie my wybieramy książki, a one nas. Najczęściej albo ktoś nam o nich opowiada, gdzieś usłyszymy i w ten sposób wpadają nam one w ręce. Jeśli zdarzy się tak i w Twoim wypadku, że jakaś książka Cię dotknie, musisz koniecznie ją przeczytać, bo najpierw w niej znajdziesz coś, czego w tej chwili akurat potrzebujesz. I tak oto trafiła do mnie książka Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Napisał ją Dale Carnegie, jak widać na okładce, autor innego głośnego bestsellera, o którym być może kiedyś też Wam opowiem, bo jest po prostu świetna. Książka nie należy do mnie, pożyczył mi ją kolega, który nieopatrznie pokazał mi swoją biblioteczkę. Ja byłam w trudnym momencie swojego życia, miałam mnóstwo zmartwień, a znając autora, ta książka jakby wyskoczyła na mnie z półki. Nie widziałam wtedy już żadnych innych książek. Pomyślałam, tak, to świetny pomysł, żeby znaleźć i nauczyć się metod, jak przestać się martwić. Sam autor napisał ją po tym, jak rzucił pracę, której nie znosił. Poszedł na studia i zatrudnił się jako nauczyciel na kursach wieczorowych z wystąpień publicznych. Szybko jednak zorientował się, że ci ludzie nie osiągają sukcesu w życiu dlatego, że wszyscy nieustannie się martwią. Przez 7 lat zbierał i czytał wszystko, co do tej pory napisano na temat zmartwień, z czego przez 5 lat prowadził warsztaty ze zwalczania zmartwień. Stąd książka obfituje w niezliczoną ilość przykładów historyjek z życia wziętych. To zbiór skutecznych i sprawdzonych przepisów, jak pozbyć się zmartwień, które znane są od tysiącleci. Ale niestety niewielu je stosuje. Bo sam przyznaj, że gdy tylko masz zmartwienie, natychmiast stosujesz znaną Ci technikę. Jasne. Zamiast tego rozkręcasz machinę i nieustannie myślisz o kłopotach i martwisz się jeszcze bardziej. Sięgnij więc po nią, a znajdziesz magiczną formułę na pozbycie się zmartwień, bo jak mówi autor, ci, którzy nie potrafią walczyć ze zmartwieniami, umierają młodo. Opisano w niej techniki i analizę zmartwień za pomocą zasad. Pierwsza z nich jest po prostu genialna w swej prostocie. Gdy masz problem, zadaj sobie 4 proste pytania. Pierwsze, czym właściwie się martwię? Drugie, co mogę zrobić w tej sprawie? Trzecie, co zamierzam zrobić? I czwarte, kiedy zamierzam zacząć to robić? Oczywiście najlepiej natychmiast, bo wtedy, gdy zaczynasz działać w jakiejś sprawie, przestajesz się martwić. Nie chcę zdradzać wszystkich technik, więc powiem, że cała książka podzielona jest na 8 części, z których każda opowiada o innej przyczynie zmartwienia i podpowiada, jak sobie z nimi radzić. Jeśli sen z powiek spędza Ci bezsenność, to także znajdziesz w tej książce rozprawienie z tym zmartwieniem. Żeby zachęcić Cię do lektury, powiem tylko, że znajdziesz w niej także 9 słów, które odmienią Twoje życie i poznasz 7 sposobów na zachowanie pogody ducha. Ostatni rozdział opowiada 31 prawdziwych historyjek ludzi, którzy przestali się już martwić. Choć książka ma już swoje lata, to uważam, że idealnie wpisuje się w obecne czasy ze swoimi sposobami na radzenie sobie ze zmartwieniami. Czas na moją subiektywną ocenę. Mocna 7. Może nie jest to top of the top, ale uważam, że warto ją raz przeczytać i zastosować w swoim życiu niektóre metody, strategie i techniki. Podzielcie się w komentarzu tym, kto z Was czytał już książkę, a może ktoś z Was ma swoje sposoby na radzenie sobie ze zmartwieniami. Koniecznie podzielcie się z nami tymi sposobami. Za dzisiaj dziękuję i serdecznie zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.